Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ćwikłę z chrzanem. Potrzebować będziemy 6 buraczków. Buraczki możemy ugotować we wodzie lub upiec w piekarniku. Zawijamy w folię i pieczemy godzinę czasu w 190 stopniach. Później obieramy. Buraczki zetrę na tarce o drobnych oczkach. Mam tutaj 18 deko startego chrzanu, jedną cytrynę, sól i cukier do smaku. Teraz ścieram buraczki. Buraczki już mam starte, dodaję chrzan. Jeżeli mamy chrzan świeży, to obieramy i również ścieramy. Dodaję cukier, sól do smaku i sok z cytryny. I należy ćwikłę dokładnie pomieszać. Podajemy do wędlin, jajek i mięs. Ćwikła z chrzanem świetnie podkreśla smak. Oczywiście doprawiamy według swojego smaku, bo każdy inaczej doprawia i to musi domownikom smakować. I tak przygotowane zakręcamy i ćwikłę chrzanem dajemy do lodówki, przechowujemy kilka dni. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, ćwikła z chrzanem.